Cześć, siemaneczko, jestem Floyd. Oczywiście wracam do was po krótkiej przerwie. Nagrywamy sobie Black Mesa dzisiaj. No i powiem tak, nie nagrywałem długo, bo dopiero wróciłem z imprezy. Nie wiem, chyba 3 tygodnie temu ostatni raz nagrałem Black Mesa. Ale już jestem i nagrywam. Ruszamy pełną parą. Z Black Mesą, z Syberią. To niedługo będzie nowa seria na kanale. Kurde, będziecie w szoku, jak ja to nagram. 7K. Dobra, i co teraz? No, udało się. Mieliśmy tutaj dotrzeć. Nienawidzę tych portali. To raz. To dwa, zaraz ginę. Nie, dobra. Tak, coś tu. Grałem sobie chwilę wcześniej, bo jakbyście oglądali to, jak ja to przechodziłem przez pół godziny, ten jeden moment, co przed chwilą był, to no tego się nie dało po prostu oglądać, nie? Chyba nie chcielibyście słyszeć, jak ja przyklinam sobie. Dobra, wiesz to minę, co ty robisz? Bombisz. Tu trzeba otworzyć te drzwi, żeby otworzyć tamto coś, nie wiem po co. Ale mnie to nie interesuje. Otworzę to. Będziemy mogli przejść dalej. O. No i teraz tu się coś... O, tu się te drzwi otworzyły. Otwierają. Portal się otworzył. Możemy sobie skoczyć tu. Bez zbędnego, żebyśmy nie zginęli ani razu. To będzie bardzo dobrze. O, super. Mogę wejść? Mogę. Co? Aha, dobra, już myślałem, że wróciłem. A my po prostu wyżej się znaleźliśmy. Dobra, w końcu to jest za mną. Możemy iść dalej. No i tak, ogólnie to rzecz biorąc, sumując, coś tam gadając, to jedziemy z tym koksem. Windę zamówimy. Nie spadnie nam na łeb? Nie. Dobrze. Czekaj, mam pomysł. Czy to przewidzieli? Dubi, dubi, duba, dubi, duba. O nie! Beczki powstrzymały. Nie powstrzymały windy. No, to był ciekawy eksperyment bardzo. W Black Mesie. Taki naukowo-badawczy. Tam była drabina ogólnie, ale ja sobie pojadę windą, bo jestem wygodniejszy. Prawa czysta, lewa brudna. Dobra, trzeba umyć lewą. Idziemy na prawo. Co tu się działo? Oj, to chyba będą fajty ostre, coś tak czuję. Tutaj pełno jaśków leży. Co to? Ej, tutaj dostaliśmy się do jakichś typków. To ja. A, to ja tu miałem. Thought you'd never make it. Oh, nonsense, Hunter. Nothing stands in the way of our errant knight in shining high-impact reactive armor. Guess not. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. No dobra, ale zamknijcie drzwi, co? Bo ja tak będę się czuł bardziej bezpiecznie. Co wy tu macie za laboratorium? What you see before you is the supply depot for our first survey team. Quite a few handsome specimens were collected from the border world and brought back this way. Before the survey members started being collected themselves, that is. No. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. Uh-huh. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. You better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Ale to może ty sobie pójdziesz, co? Nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out. No nie, denerwujesz mnie, gościu. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've all been a wee bit rankled since the incident. He'll equip you with the proper armaments for the task ahead. Do hurry! Typ uzbrojenia sobie tutaj... O, mogę sobie podładować? Świetnie, do setki lecimy! Freeman! Who would have thought you'd still be alive? O, każdy może coś gadać. Tutaj? Co tutaj jest? O, jakiś reaktor pewnie. Dobra, ty już powiedziałeś co chcesz, a ty? Dobra. Dobra, ty sobie tam udawaj, że coś robisz. A ty? Dr. Freeman, so glad you made it. No, ty tutaj nic mi nie masz do powiedzenia. O! Ulepszenie? This is the long jump module. I created it expressly for navigation in the world beyond. To jest, co to jest? Jetpack. I certainly hope you received long jump training because once you're in Xen, you will need it. Aha, dobra. Wow. Muszę 2 razy nacisnąć spację. A ty? Dostaniesz pestki. O, coś mi otwierasz. Uuu! Dobra, zamknij tam się, nie chcę mi się ciebie słuchać, bo mnie denerwujesz. Dobra, dobra. Tu... Tutaj mamy wszystko. Trochę tu ciemnica. Tutaj mamy wszystko. Nie chciałbym tutaj tego przegapić. Przeładowane. Tu mamy wszystko, mamy no. To co? Można lecieć chyba. Nie? Można lecieć, nie? Dobra. Dawaj nas tam. W końcu dotarliśmy do tego oddziału już w sumie od połowy gry tutaj mieliśmy dojść. No i dowiedzieliśmy się, że musimy zabić jakąś istotę, która podtrzymuje portal gdzieś tam w innym świecie. Tam gdzie te zombie tutaj właśnie do nas przychodzą. Z tego drugiego wymiaru. A i my właśnie się tutaj będziemy przenosić do nich. Weź tu na drabinkę. O, ty tam gościu, co tam? No. Jakoś się da przybliżać wzrok, ale nie wiem jak. Dobra, można sobie długo skakać. Długoskoczny jestem trochę. Cium, cium. Tutaj apteczki widzę. A tutaj jest taki znaczek, że tam niby amunicja by była. Oni będą odpalać mi ten portal, my się tam przeniesiemy i będziemy... Dobra, mam nie wchodzić, dopóki nie da mi sygnału. A co będziesz krzyczał, bo nie ustaliliśmy tego. No sobie to chyba. Ciekawe co tam nas czeka. Dubi-dubi-du, no dawaj odpalaj to. Kręci się jak wiertarka. Trochę. Laserowa. O, ładnie to wygląda w ogóle wszystko. Gdzieś na chacie miałem taki sprzęt. Nie pytajcie. O nie, nie, nie. O kurde, co to jest? Czym to do mnie strzela? O fuck, o fuck. O fuck, o fuck. Ale tego jest. Ile to mi zadaje? No. Dosyć sporo, ale mało. No skocz, skocz. Dobra, musimy chyba ich pozabijać albo co? Nie są tacy trudni, ale jaki mają łeb wielki. Łeb jak sklep. Łeb jak sklep, ale półki puste chyba. A ten portal się jeszcze nie otworzył. O Jezu, jak to wygląda. Coś jeszcze mi tutaj. Kurde mać, ale mnie tu atakują. No nie powiem. Połowę armora straciłem. Dobra. Dobra, leży. Jeszcze który? Który? O Jezu, teraz vortigłany. Ale dostaję, ty, ja zginę zaraz. Jak długo jeszcze mam? Ła. Dobra. No kurde, no weźcie, zróbcie ten portal. Już prawie filmem. Ale ich tu jest. Muszę się iść teraz. Dobra, idę. Boże święty, ale ciężko było. Nie mogłem jeszcze nigdzie amunicji znaleźć. O kurde. To niezły portal. Boję się, chłopaki. I nagle budzę się i to zły sen, koniec gry. Nihilanth. Jęczy. Nihilanth. To był on. To był ten potwór chyba. Bo tam w ręku widziałem, trzymał ten jakby portal, nie? Może to on jest ta jednostka. I co, przeniesiemy się tam do tego świata w końcu? O! 3 był następny. No tak, dobra. No i jesteśmy w tym świecie i powiem wam od razu jedno. No w porównaniu ten świat do nie remake'a, tylko tej pierwszej części. Pyczka. No to jest po prostu inny świat, nie? No tam były takie wysepki, ale to nie da się opisać w ogóle, to jest taka różnica. Nie ma takiej ciemnicy, na pewno. Ładnie. A to jest ten Nihilatus. Jakiś chyba. Tam. O, da się przybliżać. Z. Widzicie? On chyba tam siedzi, my tam nie będziemy musieli się dostać. No, ładnie to wygląda. Jeszcze tutaj jakieś te latały motylki. I tutaj taka różnorodność jest inna. O! Co to jest? To mi bije, nie? Ujo! To da się zniszczyć. O, masakra! Nie spodziewałem się tego, że to będzie aż tak wyglądać ładnie. O. Patrzcie, to normalnie ten grawituje jakby. Nie! Jet kraby. Dawajcie, skoczymy sobie. Użyjemy naszego jetpacka. O kurde, ale nas wyrąbało. Paweł Jumper, AK. Dobra. Tworzyć. Długi skok. Szybko naciśnij dwukrotnie podczas korzystania z klawiszy kierunkowych. Ej, ty! Ale mi tu lecą. No patrzcie jeszcze raz na ten widok, nie? Sakra. O, nie wierzę, jak się dałem. Użyję i co? A dobra, na dół spadłem. Jak się dałem? No ja nie mogę, ty. Tutaj widzę następny. Kurde, Maciek, zastawiają. To jest najbardziej denerwująca rzecz w tej grze chyba. Raz myślałem, jak tam w którymś odcinku to było, myślałem, że mi grę ścięło, nie? A to mnie to gówno wciągało. Tragedia. A tutaj wodospady Niagara. Nie no, ładnie ten świat wygląda, ale ta flegma to jest taka... To jest woda. O, i odnawia mi życie. Tam widzę ten. Kurde, bym spadł, nie? Muszę tu skoczyć. Dobra, ładny bany chłop. Coś tutaj mamy? Flarę mamy. Ale grawitacja jest taka jakby normalna, nie? Nie będę próbował skoczyć. Nie będę patrzał. To jest grawitacja, ale mi się wydaje, że jest taka se. Tak jak na ziemi, znaczy się. Chociaż one się tak dziwnie to się utrzymuje, nie? Że tak niby ni to Ziemia, ni to galaktyka, ni to... no wyspy w sumie. Takie trochę dziwne, podejrzane takie trochę. No już te... ten jak się patrzy, masakra. A wy nie wejdziecie do wody. O proszę. Ła! Ła! O, nie wejdą do wody, patrzcie. Gdzieś jeszcze jest? Dobra, leżeć. Leżeć i kwiczeć. O, sąsiad mi tu puka. No, no ładnie. Słyszycie? Nie wiem, czy będzie słychać, czy nie, ale tutaj ładnie pukane jest. No, pięknie. O, dobra. Flarę sobie rzućmy z jego strony. Ale długo przeciąga. A tutaj jest drabina. Coś tutaj mamy. Nie, tu można się tylko cofnąć. A, chyba trzeba skoczyć stąd. Ojej! Jezus Maria, już myślałem. Doskoczymy stąd? A, doskoczymy. To pada. A trochę inna jest grawitacja, no. Jest trochę inna. O ja, a co to za drzewko? Ono żyje? Ono idzie? Nie, ono się rusza tylko. Ej, dobre by było, jakby to chodziło, te drzewko. A nieważne. Tutaj jest jakiś kryształ, który chyba zasila to coś. I tutaj jest port. Teleport. Aha, a my byliśmy tam. Dobra, czyli to jest taka jakby energia zasilania. Ciekawe, ciekawe. Dobra, lećmy sobie tutaj. Ej! To było... tutaj jest następny. Co ty? Co? To też? To chyba nie, to trzeba szybko przelecieć. A nie, to mi doładowuje! A, no, ja w to zacząłem strzelać. No, ale tutaj jest tych ptaków, tego wszystkiego. A co to jest? I skaner. Ale to chyba... ogólnie rzecz biorąc, to jest jeden ciekawy fakt, że... tutaj już przybyli ci jacyś tam ludzie, nie? Ogólnie. Już wcześniej ktoś tutaj był. Czyli to wszystko mogło być zaplanowane? Niezaplanowane. Aczkolwiek wszystko już wcześniej się działo, ale my dopiero jakoś tak później się dowiedzieliśmy o tym. Dlatego ten G-man przyniósł kryształ. On tutaj jakoś się znalazł wcześniej. Bo niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie oni tutaj już tyle rzeczy zrobili, nie? Dobra, lecimy sobie dalej. O, co to za miejsce? Trzeba spuścić wajchę. O kurde. O ja! Tutaj nie ma nigdzie tych linek? Nie ma. Dobra. Tutaj jest jedna. Tutaj sobie jedz, a ja sobie skoczę za ten czas. Teraz tak. Tutaj sobie mogę wejść. Skoczyć stąd. Tutaj jest linka. Dobra, mogę sobie... jak biorę S, a to nie było takie trudne. Jezus Maria! No nie. Nie mogę strzelać. Łuk! Fuck. Dwa! Jezus! No nie, zginę. Dawaj, dawaj, dobra, jeden padł, jeszcze jeden. Dawaj, no. Dobra, padły. Ja nie mogę, ale było blisko, no. Puk, 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 puk. Ale było bliziutko, ja tam doskoczę. Dobra, doskoczyłem. I już, no już przy samym końcu byliśmy, nie? Dobra, lećmy sobie dalej. Weźmy sobie to i... no może nie, to sobie... apteczka jest. Trzeba podłączyć. Otworzy się? Otworzy się. Dobra. Dała być latarka, nie? No, ładne pukanie, ładnie. O, kombinezony tutaj są w ogóle już. Zobaczcie, jak oni to tutaj wszystko zbudowali szybko, nie? Ale iskry leciały z tego. Jezus. Oni już tutaj wcześniej byli, wcześniej. To wszystko było... Co? Co tu? Gdzie on? Dobra. Jestem ciekawy, co to jest, co to robi, te skanery takie jakby, nie? Ja tu przeskoczę tutaj. Dobra, mamy mało amunicji. Dałoby się więcej tu. Tu ciemno jest. To jest masakra. Weźmy sobie to. Tu jest zepsute, zamknięte, nie da się. Okay. O, ten se wali, ty. Słyszycie ten dźwięk? Jakiś głos. Dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy zrobić. Hello. A tu jest jakiś problem. Tutaj coś ciągnie mi. O! O, o, o! Tutaj sobie uruchomiliśmy to. Tak trzeba było zrobić, widzę. Dobra. No patrz, no nie wiesz, że jeszcze headka przeżył. To jeszcze, który następny? O, białko. Da się wziąć to? Nie da się wziąć tego. A o, była amunicja w końcu. Weź te białko. Daj, on sobie to zje, smacznego. Dobra, tutaj przejdziemy tutaj. Czekaj, a tam nic nie było? Aż dziwne. Dobra. Nic najwyraźniej nie było, lećmy sobie dalej, wtedy tutaj. Ten naukowiec jakiś wącha kwiatki. Od spodu. Dobra, tu są drzwi. I one są zamknięte. A, my tam chyba byli? Nie, my tam nie byliśmy. Jezu, gdzie my jesteśmy? Tu widzę jakiś kabelek. Podłączyliśmy go. To jakieś coś można podłączyć. A to idzie tutaj. A to do tego trzeba? Aha, dobra. Działa, działa, działa. Nie działa. Aha. My to mamy zasilić tym? Tak? A, no widzicie. O, i tutaj rośnie sobie energia. O, zasilanie jest. Tutaj się otworzyło. Co tutaj mi odbywa? My tu byliśmy, tylko tamtędy przeszliśmy sobie. A ten pukał w szybę. Tak? Dobrze mówię? A tam. Korki wysiadły. No to się nie da, to się nie da. Możemy zrobić tak. Aha, my to jesteśmy jednak specjalnej troski dzieci. Dobra, chyba na dzisiaj będzie koniec. Następny odcinek pojawi się... nie wiem, czy jutro? Chyba jutro. Nie wiem jeszcze jak z Syberią będzie, czy jeszcze dzisiaj wleci Syberia, czy jutro. W każdym bądź razie, no zobaczymy jak się wyrobię. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego. Cześć!